No, moi drodzy, będziemy kontynuować. Na początku tej drugiej części zrobimy sobie takie naprawdę krótkie podsumowanie, co w ramach tej pierwszej warstwy, czyli fragmentów A1, jakie idee nam się pojawiły. Mamy ukazanego Chrystusa, tak jak sobie pokazaliśmy, który ma władzę nad nad chorobą i śmiercią. Jezus ukazany jest jako ten, który ma moc oczyścić z nieczystości zewnętrznej. Na razie mamy nieczystości zewnętrznej, ale czyni to poprzez swój zbawczy dotyk. Mamy też pochwałę postawy wiary w moc i autorytet Jezusa i w zasadzie ta wiara, właśnie ta postawa wiary gdzieś tam wybrzmiała nam jako takie elementy akcentowane, więc to też poprzez tą kompozycję autor wzywa nas właśnie do tego, żebyśmy mieli właśnie tą samą postawę ufności, tą samą postawę wiary jak bohaterowie tych historii, o których dzisiaj czytamy. Ale mamy też tutaj świadectwo, tak? Świadectwo proroka i ludu, świadectwo proroka Izajasza i świadectwo ludzi o Jezusie jako kimś wyjątkowym, jako kimś szczególnym. Ale też zarysowana tam była postawa wrogości, tak? Postawa odrzucenia Jezusa w przypadku faryzeuszy. Teraz będziemy przechodzić sobie do fragmentu B i fragmentu B1. Ten pierwszy będzie nam wskazywał na pewne potrzeby czy konieczność wyrzeczeń związanych z pójściem za Chrystusem. Więc będziemy mieć takie dwie krótkie scenki, w których właśnie Jezus zwraca się do swoich potencjalnych uczniów, do tych, którzy chcą za Jezusem pójść. Natomiast po drugiej stronie będziemy mieli znowu scenę ukazującą kogoś, kto jest wezwany przez Jezusa, aby poszedł za Nim. I chodzi tam konkretnie o celnika Mateusza. Ale też w tej całej scenie będziemy mieć tam podkreśloną taką potrzebę, czy właśnie konieczność adekwatnego działania w odniesieniu do sytuacji, przed którą stają ludzie, kiedy Chrystus przychodzi. Więc teraz znowu sobie sparujemy te dwie rzeczy. Więc tak jak powiedziałem, dwie te sceny dotyczą właśnie scen powołania. Tak? Scen, w których Jezus zwraca się do tych, którzy potencjalnie mają się stać Jego uczniami. Więc mamy człowieka, który wręcz mówi, zarzeka się i mówi, że pójdę za Tobą, w sensie za Chrystusem, dokądkolwiek pójdziesz, tak? Zrobię wszystko, żeby tylko za Tobą pójść. Natomiast w drugiej scenie Jezus się zwraca do innego, właśnie pójdź za Mną. No i dokładnie te same słowa, pójdź za Mną, pojawiają się w scenie powołania celnika Mateusza. No i mamy właśnie też odpowiedź Mateusza jako tego, który wstaje ze swoich czynności od swoich czynności jako celnika i podąża od tego momentu na kartach Ewangelii za Chrystusem. No i mamy też wyszczególnione pewne takie słowa Jezusa, które wskazują właśnie na potrzebę właściwej odpowiedzi. W tej drugiej scenie, którą czytamy, mamy człowieka. W tej drugiej scenie tego fragmentu B mamy człowieka, którego ojciec jeszcze nie umarł, który chce właśnie najpierw poczekać, aż ojciec umrze, żeby go pochować i wtedy dopiero mówi, że będzie skłonny za Jezusem pójść. A Jezus mu mówi coś takiego, no to nie jest właściwa postawa. Ty masz teraz pójść za Mną, a ci, którzy są umarli, więc tutaj oczywiście chodzi nie o umarły w wymiarze fizycznym, ale właśnie tych, którzy duchowo są martwi, byśmy powiedzieli może właśnie też ślepi, niech grzebią swoich umarłych, tych, którzy fizycznie no, zeszli z tego świata. Tak?
Natomiast w drugiej mamy, w drugiej scenie, w tym fragmencie B1, mamy kilka wypowiedzi Jezusa, że wymagane jest adekwatne działania. Tak? Na przykład Jezus ukazany jest jako ten, który przychodzi nie do sprawiedliwych, ale do grzeszników, ponieważ przychodzi jako lekarz, który, tak jak lekarz, tak, który nie przychodzi do ludzi zdrowych, ale do takich, którzy mają się źle, którzy są chorzy. Mówi też o takiej, w odniesieniu do postawy swoich uczniów, którzy nie poszczą, jak uczniowie Jana i faryzeusze, w trakcie tego, jak on jest z nimi. I Jezus mówi, no, czy miało być coś takiego w ogóle sens, żeby mieli pościć w momencie, tam, goście weselni mieliby pościć, jeżeli wśród nich jest oblubieniec. Tak, jest to postawa nieadekwatna. No i ostatecznie Jezus ukazuje taki obraz starej i nowej szaty, które się ze sobą nie łączą, tak? Nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, ale też nikt nie wlewa wina młodego do starych bukłatów. To się po prostu ze sobą nie klei, to się ze sobą nie łączy. Trzeba działać w sposób właściwy, w sposób adekwatny. Więc te idee tutaj w jednym i w drugim fragmencie się pojawiają. Fragment B, tak jak już powiedziałem, przedstawia nam dwie krótkie sceny, takie w zasadzie tylko, że ktoś się pojawia, jest jakiś potencjalny uczeń i Jezus mówi względem niego jakieś określone słowa. W pierwszej z tych scen Jezus wskazuje na koszty pozostania uczniem. Tamten mu mówi, że zrobi wszystko. A Jezus mówi, okej, okay, ale hola, musisz jednak wiedzieć, że jeżeli za mną pójdziesz, to może nie być wcale tak kolorowo. I Jezus przedstawia to w formie takiego obrazu. Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Więc Jezus niejako właśnie w tych słowach ukazuje koszty. Ale co rozumiemy pod tym pojęciem, tak, że Jezus nie ma, gdzie by głowę skłonił? I jak to się ma w odniesieniu do tych obrazów, które używa? Co wyrażają jego słowa? Co to za koszt? Czym jest gniazdo? Czym jest jama? Dom. Dom. Mhm. No właśnie, pytanie, czy to chodzi tylko wyłącznie o dach? Czy to wyłącznie... Bezpieczeństwo jakieś, tak? A może też Jezus wskazuje poprzez to, że być może będzie taka sytuacja, w której będą musieli wybierać czasem między domem, rodziną, a pójściem za nim, tak? Jezus jest w Ewangelii Mateusza, w ogóle w Ewangeliach ukazany jako ten, który jest niezrozumiały przez swoje własne, swoich bliskich i tak naprawdę opuszcza swoje miasto Nazaret, przenosi się do Kafarnaum ze względu na niewiarę. I być może właśnie tutaj ten obraz gniazda jamy, to jest właśnie pewna idea domu, które być może będą musieli, z którego będą musieli wybierać między Synem Człowieczym, czyli pójście za Jezusem, a pozostaniem w ramach swoich domów. Tak? I w tej drugiej scenie de facto mamy właśnie tą ideę powtórzoną, że Jezus wzywa tą drugą osobę do tego, żeby poszła teraz za Nim i nawet opuściła swojego ojca, który jeszcze nie umarł. Nie wiadomo do końca, czy ten ojciec był już na łożu śmierci, czy to była kwestia dni, czy po prostu był, a w zasadzie najprawdopodobniej tak było, że był już po prostu stary i pozostało mu być może rok, być może dwa. A może 20. No nie wiadomo. No właśnie o to chodzi, że tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg odwoła daną osobę, nie? Natomiast Jezus wskazuje tutaj na tej drugiej scenie na pewien radykalizm pójścia za Nim. Drugi raz taka scena w życiu tej osoby może się po prostu nie pojawić, że przyjdzie do niej Jezus i powie, pójdź za mną, nie? Te sceny też musimy sobie... Te sceny powołań, które mamy w Ewangeliach, my też musimy troszeczkę sobie wziąć na nie pewną korektę, tak?
Wyobrażacie sobie, czy może się zgadzacie z takim stwierdzeniem, że dzisiaj człowiek powinien zareagować dokładnie w taki sam sposób. Rzucić wszystko, jak czuje, że ma gdzieś tam pójść za Jezusem, tak? W byciu uczniem Jezusa. Mają porzucić wszystko i stać się Jego uczniami, porzucając rodzinę. Czy jednak należy pewną korektę na te powołanie, które czytamy w Ewangelii w odniesieniu do tego powołania, którego my jesteśmy, mamy udział, w którym mamy udział. Czy to jest to samo? Czy jednak te sceny się troszeczkę różniły? Ja myślę, że nawet gdybyśmy się przyjrzeli rybakom, którzy na początku działalności porzucili ojca, sieci i poszli za nim. Ale czytałem później w Ewangeliach, że oni na te ryby jeszcze chodzili. Bo z martwychwstaniem Pana Jezusa poszli łowić ryby. Więc wydaje się to... Tym przeniosłem się zajmowali jednak. Więc ten moment jest niesamowity, że oni nie zastanawiali się na chwilę, że zrobią dzieci, że mają rodzinę, no na pewno mieli. Nie? Poszli od razu, zostawiali wszystkich. Widać tu niewątpliwie radykalizm właśnie, że pozostawiają to i w danej sytuacji najważniejsze jest to, żeby pójść za tym człowiekiem, zobaczyć, kim on jest, podążyć za nim jako uczniami. Natomiast wynikało to z tego, że Jezus był w tym momencie fizycznie obecny. To jest okres, który ma pewien szczególny wymiar w historii świata, kiedy Mesjasz miał tą właśnie ten okres publicznej działalności i wzywał konkretnych ludzi do tego, żeby za nim poszli. Oni już za 3 lata nie mieliby takiej możliwości. To był wyjątkowy moment. Jezus sam stwierdza, że ten czas, w którym oni są, wymagał określonych postaw. Tak mówi, czy oni mogą pościć na przykład, nie? W tym czasie, kiedy on jest wśród nich. No mówi, no w zasadzie nie miałoby to sensu. I używa tutaj w zasadzie tego obrazu oblubieńca. Do czego Jezus mógł się odnosić, mówiąc o sobie jako oblubieńcu? W Starym Testamencie oblubieńcem był określany Bóg, Jahwe. Nie? Druga kwestia dotyczy tego, po co ludzie pościli w ogóle? Żeby się do Boga przybliżyć. Więc w momencie, kiedy Bóg przychodzi w osobie Jezusa, jaki sens w tym momencie ma post, żeby się do Boga przybliżyć, jeżeli On jest pośród nich? Byłoby to zupełnie nieadekwatne działanie, nie miałoby to żadnego sensu, nie miałoby to celu. Więc Jezus mówi, że moment, w którym On jest pośród nich, ma pewien swój szczególny charakter, ale będzie czas, kiedy będą pościć, nie? Tak samo ten moment powołania ma pewien szczególny wymiar, szczególny charakter. Jezus jest obecny, powołuje konkretnych ludzi i oni porzucają wszystko i idą w tym momencie za tym określonym człowiekiem. Natomiast jak czytamy inne fragmenty Nowego Testamentu, to wiemy przecież doskonale, że ludzie przecież prowadzą życie rodzinne, nie? Że mają określone obowiązki w stosunku do dzieci w stosunku do rodziców, więc musimy właśnie wziąć pod uwagę, odczytując te teksty, że mamy do czynienia z pewnym szczególnym momentem, szczególnym okresem w historii świata, kiedy Mesjasz chodzi tutaj po ziemi i wzywa konkretnych ludzi i oczekuje w związku z tym adekwatnej odpowiedzi do tej całej sytuacji, w której ci ludzie się znaleźli. Tak? Mesjasz jest pośród nich. Jeżeli byśmy sobie znowu zobaczyli do tego, co mamy w tych elementach akcentowanych, to właśnie te słowa. Słowa wyrażające to, że z uczniostwem wiążą się koszty i uczniostwo w tym momencie wiąże się z pewną radykalną postawą. Pójść za Jezusem, który powołuje, tak? Natomiast ta druga scena, powiem wam zupełnie szczerze, miałem, jeżeli chodzi o jej kompozycję, przynajmniej kilka różnych pomysłów. Ja też to powiedziałem na samym wstępie, tak? Na pierwszym wykładzie, że pomimo tego, że siedzimy na przykład nad daną księgą, mocno się w nią wgłębiamy, dużo pracy wkładamy, żeby ją zrozumieć, to się okazuje, że zawsze są jeszcze rzeczy do odkrycia i być może troszeczkę można też innymi drogami pójść, żeby jeszcze coś więcej zobaczyć. Więc ja na dzisiaj pokażę wam strukturę akurat tego fragmentu
nad którą cały czas się jeszcze waham, ale wydaje mi się, że jest ona jak najbardziej logiczna. Więc mamy tutaj właśnie tą scenę powołania Mateusza, ona później przechodzi w scenę, kiedy Jezus zasiada z celnikami w trakcie uczty. Przychodzą faryzeusze i się pytają, no dlaczego on w zasadzie z takimi ludźmi jada, przecież to się nie godzi, tak? A Jezus właśnie wskazuje na to, że jego działanie jest jak najbardziej adekwatne, ponieważ przyszedł właśnie do takich, którzy potrzebują do tego, żeby ich podźwignąć, tak? Są być może na jakimś moralnym, być może jakimś życiowym dnie, ale on przyszedł ich właśnie z tej ich duchowej choroby właśnie uzdrowić jako lekarz. No a później mamy kolejny zarzut ze strony z kolei uczniów Jana Chrzciciela, ponieważ no, uczniowie właśnie w ramach tej całej uczty sobie jedzą i to w dniu, kiedy cała reszta, mianowicie właśnie uczniowie Jana i faryzeusze, pościli. Wiadomo, no, celnicy, grzesznicy, oni tam się jakoś do tych postów specjalnie nie przykładali, no ale Jezus jako nauczyciel, jako ten, za którym idą ludzie, no powinien jednak ten dobry przykład dać, nie? A tu się okazuje, że nie idzie znowu po linii, taki jakby faryzeusze i inni pobożni ludzie oczekiwali. Ale Jezus właśnie wskazuje, że byłoby to nieadekwatne. Post, kiedy On, Bóg, przychodzący w Chrystusie, jest obecny, no to post w tym momencie nie ma sensu. I ostatecznie Jezus przechodzi do tego obrazu tych bukłaków i szat. Więc cztery takie mniejsze fragmenty możemy tu wyszczególnić. Właśnie tą sytuację Jezus z celnikami i grzesznikami, odpowiedź Jezusa właśnie, że to jest adekwatne działanie do tego, dla którego przyszedł jako właśnie lekarz. Później mamy przejście znowu do w tym trzecim fragmencie mamy pytanie odnośnie postu, a czwarty fragment to jest właśnie ten obraz bukłaków i bukłaków wina i szat. Więc w pierwszym i trzecim właśnie mamy pytanie, mamy jakiś zarzut, tak? Dlaczego jada z takimi i dlaczego w ogóle jada, tak? I dlaczego nie poszczą jego uczniowie? Natomiast w drugim i czwartym właśnie mamy tą zasadę, czy obraz właściwego działania, adekwatnego działania do sytuacji. Jeżeli byśmy sobie weszli w strukturę pierwszego fragmentu, to wszystko się skupia na właśnie tej scenie powołania Mateusza, wyzwaniu pójdź za mną i na jego odpowiedzi. Czyli, że Mateusz wstał i poszedł za nim. Natomiast w tych fragmentach jakby okalających te wezwania mamy informację o Mateusze, który gdzieś tam sobie siedział, że ujrzał Jezusa. Przepraszam, Jezus ujrzał Mateusza siedzącego przy tle. Natomiast po drugiej stronie mamy informację, że Jezus gdzieś siedzi wśród właśnie celników, czyli w miejscu czy z osobami pokroju właśnie tego, którego wcześniej ujrzał, właśnie celnika Mateusza. No i mamy właśnie te pytanie, dlaczego Jezus z takimi w ogóle siada, tak? Dlaczego jada z celnikami. Natomiast w samym centrum jest pokazana ta radykalna odpowiedź Mateusza na wezwanie Jezusa. Mateusz ukazany jako ten, który wstał, właśnie poszedł za nim, który się nie szukał jakiejś drogi alternatywnej, nie mówił, że dopiero za jakiś czas, tylko właśnie radykalnie odpowiedział na wezwanie czy powołanie, które Jezus względem niego skierował. Druga scena, ale drugi fragmencik, to Jezus właśnie jako ten, który przychodzi jako lekarz i przychodzi jako ten, który przychodzi powołać niesprawiedliwych, lecz grzeszników. O tej idei sprawiedliwości, tej, co tutaj jest, mówiliśmy sobie ostatnim razem, tak? Co to znaczy tutaj sprawiedliwi? Ci, którzy... W oczach, tak, którzy siebie sami postrzegają jako prawych, jako sprawiedliwych, a niekoniecznie tak jest. Czyli ci, którzy jakby nie dostrzegają swojej
swoich braków, swojego grzechu. No, tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś tego nie chce przyznać i mówi, że jest zdrowy, no to taki do lekarza ani nie chce pójść, ani lekarz mu nie może nic pomóc, nie? Więc Jezus mówi, że do takich nie przyszedł, ale przyszedł do tych, którzy się źle mają, ponieważ przyszedł do grzeszników, do tych, którzy mają świadomość tego, w jakim stanie są. I że jest to właśnie stan określony jako grzech, nie? Natomiast w samym centrum Jezus wskazuje na pewną zasadę. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzie chce, a nie ofiary. I pokazuje, że to, co czyni, to, że jada z takimi, nie jest zupełnie nie jest przeciwne temu, co czytają w pismach faryzeusze, ale jest to odniesienie do księgi proroka Ozeasza, w którym właśnie Bóg mówił, co dla niego jest najważniejsze. Że nie, o tym sobie też ostatnio mówiliśmy, że to nie, Bogu nie chodziło o te zewnętrzne, ten zewnętrzny wymiar pobożności, który byłby oddzielony od takiej właściwej postawy względem innych ludzi. Jeżeli ktoś idzie i składa ofiarę i zachowuje te wszystkie nakazy związane z formami pobożnościowymi, ale zachowuje się po prostu niewłaściwie do innych ludzi, z brakiem miłości, tak, osądzając tylko i wyłącznie innych, czując się względem też innych lepszy, no to tak naprawdę mija się z celem prawa, mija się z celem, czy z przesłaniem pism Starego Testamentu. A niestety faryzeusze poprzez to pytanie, dlaczego Jezus z takimi jada, no właśnie wyrażają to, że oni nie trafili w cel. Nie zrozumieli istoty, o czym mówiły pisma. Warto zwrócić uwagę na uczniów Jana, bo oni poszli za Janem w dobrą stronę, ale skręcili w końcu złą. Czyli przyjście do Jana, a nie pójście za Jezusem, no to niestety, to nie ta droga. Oni zaczęli przejmować się jakimiś tradycjami, jakimiś przepisami znowu, czyli jakby zakręcają w tą niewłaściwą stronę. No, zgadza się. No, ten problem gdzieś tam się pojawia, tak? Że ogólnie człowiek bardzo często, nawet jako chrześcijanie czasem się dobrze zaczyna, ale niestety skupiamy się być może właśnie na jakiejś praktykowaniu form zewnętrznych zamiast a pomijamy to, co tak naprawdę jest najważniejsze, nie? I to dotyczyło, tak jak tutaj Krzysiu powiedział, jak widać, uczniów Jana. Ale Jezus właśnie wskazuje, że póki co oblubieniec właśnie jest z nimi, więc nie mogą pościć, nie byłoby to zasadne, ale nadejdzie czas, kiedy oblubieniec zostanie im zabrany. Więc Jezus tutaj wskazuje na, być może na swoją śmierć, ale przede wszystkim na to, że odejdzie i nie będzie z nimi taki sposób obecny, jak jest obecny teraz. I wtedy będą... Tu jeszcze tak oni mówią, my i faryzeusze, tak jak uczniowie, ale gdzieś tam skręcali. No skręcali, tak. Oni są właśnie tymi, którzy potencjalnie mają... są w tym zagrożeniu, że pójdą właśnie za tą niewłaściwą drogą, nie? Okej, okay, no i mamy ten ostatni fragment. On jest bardzo trudny. W zasadzie, żeby go sensownie wytłumaczyć, tak zupełnie szczerze wam powiem. Natomiast mamy na pewno takie obrazy właśnie, że coś starego nie łączy się z nowym. Że musi być pewien adekwatne działanie do pewnej nowej sytuacji, tak? Więc uczniowie, tak jak powiedziałem, oni są w pewnej nowej sytuacji wynikającej z tego, że nigdy wcześniej taka sytuacja, jaką są obecnie, nie zaistniała. Mesjasz dopiero teraz przyszedł, Boże Królestwo przyszło i to jest coś nowego, pewna nowa rzeczywistość i ona wymaga od odbiorców, od uczestników adekwatnej odpowiedzi, która będzie inna niż ta, którą wykazywali wcześniej i post jest takim przykładem. Tak, no, normalnie pościli, tak, przybliżali się do Boga. Ale w tym wypadku byłoby to, no, ani jedno, ani drugie, utraciliby tak naprawdę sens tego właśnie, że Chrystus jest z nimi, ale sam post nie miałby sensu, ponieważ Bóg w Jezusie jest obecny. Tak? Więc Jezus właśnie poprzez te obrazy mówi nam, że pewna nowa rzeczywistość, pewna nowa sytuacja, która przyszła,
w jego osobie, w tym, że Boże Królestwo przyszło, wymaga od odbiorców właśnie pewnego adekwatnego, nowego działania, no, radykalnego podejścia. Więc warstwa druga, przyjście Jezusa to nowa i szczególna okoliczność, która wymaga właśnie adekwatnej odpowiedzi ze strony ludzi. Pomimo tego, że wcześniej byli przyzwyczajeni do pewnej określonej właśnie standardów, dróg, to Jezus pokazuje coś zupełnie nowego i wymaga od innych, żeby właśnie w tym nowym uczestniczyli. Okej, przejdźmy zatem do kolejnych fragmentów, C i C1. Władza Jezusa nad siłami natury i władza Jezusa do odpuszczania grzechów. Więc znowu mamy sceny, które mają ze sobą wiele wspólnego. W jednej Jezus na przykład zarzuca brak wiary w obliczu przeciwności, którym jest burza, wichry i widzi właśnie strach uczniów, którzy są bojaźliwi, małowierni. Natomiast w drugiej scenie mamy niejako kontrast do wiary z tych, którzy przynoszą swojego przyjaciela, który jest sparaliżowany, ponieważ ufają w to, że Jezus może go uzdrowić. Więc znowu mamy tutaj temat wiary. Wiary się pojawia, tak, w jednym i w drugim. Mamy też reakcję tłumu. Ci, którzy się dziwią, ci, którzy są przelęknieni właśnie na skutek tego, co Jezus czyni. Mamy informację o tym, co Jezus zrobił. Tak? Wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Czyli na skutek słów Jezusa pewien określony skutek. Tak? Był wiatr, była burza, nastała cisza. Natomiast w drugiej sytuacji Jezus powiedział: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego, rzekł to do paralityka, a ten wstał i odszedł do domu swego. Nie? Więc widzimy tutaj moc słów Jezusa w jednym i drugim fragmencie. No i mamy też pytanie odnośnie autorytetu. Kimże jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Więc ta cała scena na morzu prowadzi do takiej refleksji uczniów, z kim tak naprawdę płyną. No, myśleli wcześniej zapewne, że jest po prostu pewnym nowym rabinem, nauczycielem, który ma jakieś swoje poparcie ze strony Boga, że takie wielkie cuda czyni. Natomiast w tej scenie oni widzą, że on jest kimś więcej niż tylko zwyczajnym nauczycielem i kimś, kto został obdarowany od Boga mocą. Więc pytają się, no to w takim razie kto to jest? Natomiast w drugiej scenie Jezus zostaje najpierw oskarżony o to, że odpuszcza, bo w tej scenie również odpuszcza paralitykowi grzechy i zostaje oskarżony, że no takie rzeczy to tylko Bóg, nie? Nie Jezus, ale Jezus właśnie mówi, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy i na znak tego właśnie uzdrawia paralityka. Więc mamy tu niejako dwie sceny, w których Jezus, jeżeli byśmy tak zobaczyli znowu akcenty, czyli na tą reakcję ludzi. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten. A tutaj, gdy to ujrzał tłum, przylękł się i uwielbił Boga, który dał ludziom taką moc. Czyli wyrażają przez to pewne zdziwienie i się zastanawiają po prostu nad tym, kim jest Jezus. I te dwa fragmenty niejako pokazują właśnie Boże prerogatywy, tak? Bożą władzę niejako Pana Jezusa nad pewnymi sferami. Władza nad siłami natury była kojarzona zawsze tylko i wyłącznie z Bogiem. Scena uciszenia burzy bez odwoływania się do Boga, bo tak ktoś się mógł modlić i niebo faktycznie było przez Boga zamknięte, natomiast także ktoś w sposób bezpośredni działał na siły natury, to
z tym wiązali tylko i wyłącznie właśnie Żydzi, właśnie osoby Jahwe, osoby Boga Jahwe. Więc scena uciszenia burzy też posiada bardzo duże podobieństwo do opowiadania o Jonaszu. Więc mamy tam właśnie informacje o gwałtownej burzy, o śnie, nawiązanie do snu Jonasza, bo Jezus w tej scenie również śpi na łodzi. Ale mamy też informację o natychmiastowym uciszeniu morza oraz o pełnym podziwie reakcji świadków. Więc Jezus w tej całej scenie ukazany jest jako ten, który panuje właśnie nad chaotycznymi bogami. Jako ten, który w scenie, czy w historii o Jonaszu uciszył burzę, a tamtym był właśnie Bóg Jahwe. Ponadto te chaotyczne wody w kulturze bliskowschodniej stanowią taki symbol sił zła, więc Jezus niejako nie tylko nad siłami natury, ale w ogóle nad siłami zła zostaje tutaj ukazany. Może z powodu Joba. No, szatan rzucił. To jest taki stały motyw w ogóle w kulturze bliskowschodniej, więc on się pojawia między innymi w księdze Hioba, ale jakbyśmy czytali pisma ludów, jakby nie tylko od Hebrajczyków pisma, ale w ogóle ludów okalających, zamieszkujących po sąsiedzku Izrael, no to by się okazało właśnie, że bardzo często używają chaotycznych wód na opis sił nieczystych, sił zła. Mhm. Dlatego Jezus w tym całym fragmencie o uciszeniu burzy przyjmuje rysy Jahwe z opowiadania o Jonaszu, ale także właśnie z opisu wyjścia, gdzie tam Bóg rozstępuje morze, też w opisie stworzenia Bóg, który panuje nad wodami. No i druga scena, władza do odpuszczania grzechów, z którą właśnie jedynie wiązali Boga Izraelici. Tylko Bóg miał prawo do odpuszczania grzechów, ale Jezus okazuje się posiadać tą samą władzę. A co ciekawe, wcześniej Jezus został już ukazany jako mogący oczyścić człowieka z zewnątrz. Czyli mieliśmy te wszystkie sceny przygotowujące nas do pewnej idei. Także Jezus jest jako ten, który ma moc oczyścić człowieka, ale nie tylko z tego wymiaru zewnętrznej nieczystości, ale również może oczyścić wnętrze człowieka z jego grzechu. Co też wyraża jego imię, tą ideę. Także on przyszedł, aby zbawić swój lud, został nazwany Jezus, ponieważ on przyszedł zbawić swój lud od grzechów, nie? Więc to po to przyszedł. I dlatego się nazywa Jahwe zbawieniem. Więc kim on jest, że ma władzę nad siłami natury i ma władzę do odpuszczania grzechów? Emanuel, Bóg z nami, Bóg przyszedł w osobie Syna Jezusa Chrystusa, tak? Bóg z nami. Możemy też tą całą scenę uciszenia burzy, z czym na pewno się gdzieś tam spotkaliśmy w ramach kazań, możemy rozumieć ją nie wyłącznie, nie tylko dosłownie, chociaż przede wszystkim było to wydarzenie historyczne z życia Pana Jezusa, z jego publicznej działalności, ale możemy to również odczytać jako w takim wymiarze symbolicznym. Tak, dzisiaj to jest część praktycznego kursu, tak, cykl. Praktyczny wykład. Natomiast wydaje się właśnie, że oprócz tego, że Mateusz pokazuje nam pewną sytuację dosłowną, która miała miejsce, to oprócz tego wydaje się, że może sugerować nam tutaj, że należy to również odczytać na pewnym głębszym poziomie symbolicznym, więc niejako jest to taki, Żydzi określali to mianem midrasz, tak? Tak jak mniej więcej Paweł używa pewnych historii Starego Testamentu do określenia pewnej rzeczywistości tu i teraz. Z listu do Galacjan na przykład pamiętamy, że używa Izaaka i Izmaela na opisanie tego, co się teraz dzieje, bo że są dwa przymierza, dwie góry i tak dalej. Więc używa czegoś dosłownego, ale pokazuje coś, co ma głębszy wymiar dla nas tu i teraz. Nie?
I to takie zastosowanie pisma Żydzi określali właśnie mianem Midraszu. I co ciekawe, właśnie uczniowie na łodzi ukazani są jako ci, którzy weszli za Jezusem. I to jest tutaj kontynuacja pewnego tematu, mianowicie pójścia za Jezusem. To, co bezpośrednio poprzedza ten fragment uciszenia burzy, to są te fragmenty, w których Jezus wzywa w tych dwóch scenach do pójścia za Nim, takiego radykalnego pójścia za Nim i mówi, że no, z tym się będą wiązały pewne określone koszty, trudności, a teraz oni wchodzą na łódź, no i doświadczają właśnie pewnych określonych przeciwności, tak, burza i znowu w tym myśleniu żydowskim, no to są pewne symbol sił ciemności, z którymi będą musieli się mierzyć w ramach swojej misji, tak? Swojego uczniostwa. Jezus wydaje się pozostawać obojętny na tej łodzi. Jak często my jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa stajemy w obliczu jakiejś trudności, sytuacji, a Jezus wydaje się milczeć. My się modlimy, a Jezus wydaje się nie odpowiadać. Wydaje się wręcz, że śpi. Więc ta cała scena aż no, krzyczy nam, że to tak w sumie ja to skądś znam, nie? Tak to wygląda w naszym chrześcijańskim życiu. Ale Jezus w tej scenie ostatecznie ukazany jest jako ten, który panuje nad tą całą sytuacją, który choć śpi, to tak to nie jest tak, że o czymś zapomniał, tylko spokojnie, jestem z wami, nie bójcie się, okażcie wiary. I to właśnie ta scena może zostać odczytana jako właśnie zachęta do postawy ufności w obliczu przeciwności, jakich doświadczają chrześcijanie jako uczniowie Jezusa. A zatem scena mówi właśnie też nam, nie lękaj się, Jezus jest z tobą i ma kontrolę nad wszystkim. Więc te dwie sceny z fragmentu CIC1 ukazują nam przede wszystkim Boży autorytet Jezusa nad grzechem oraz siłami natury, ale też zadziwienie oraz brak zrozumienia tłumów odnośnie tożsamości Jezusa, ale to pobudza ich właśnie. To, z czym oni się tutaj zderzają w tych sytuacjach, zmusza ich do postawienia pytania, no to kim on tak na dobrą sprawę jest? Jest kimś zdecydowanie większym niż wydawało nam się do tej pory, a zatem kto to jest? I ta scena w samym środku mamy niejako odpowiedź na tą, my sobie już jej udzieliliśmy w oparciu o pewne nawiązania właśnie do Starego Testamentu, gdzie tylko Bóg mógł odpuszczać grzechy, tylko Bóg miał władzę nad siłami natury. Natomiast w samym centrum ewangelista pokazuje nam taką scenę, w której właśnie ta odpowiedź pada, zostaje udzielona, ale od samych sił, ze strony samych sił ciemności, czyli ze strony demonów. I Jezus w tej scenie przybywa na drugą stronę jeziora, do krainy Gerazeńczyków. I zabiegają mu drogę dwaj opętani. Mamy tam opis tego, że raczej nie byli zbyt przyjemni. Wszyscy się ich bali. I Jezus, na obecność Jezusa właśnie te demony się zaczynają odzywać i zarzucają Jezusowi właśnie, że przychodzi tutaj im coś zrobić, że przychodzi ich dręczyć. No i później mamy opis tego, jak Jezus wypędza te demony z tych ludzi, ale na ich prośbę każe im wejść w świnie, tak? Zwierzęta nieczyste. A te z kolei, te świnie właśnie pod wpływem tych demonów rzucają się w wody jeziora. I mamy później jeszcze opis spotkania pasterzy z Panem Jezusem, którzy są przerażeni, mówią o tym wszystkim nieopodal w mieście, co się wydarzyło. No i miasto wychodzi, żeby prosić Pana Jezusa, by odszedł z ich krainy. No i Jezus ostatecznie tą krainę opuszcza i wraca z powrotem do Kafarnaum. Więc możemy sobie znowu ukazać, jak te fragmenty przedstawiają podobne idee. Więc mamy w pierwszym i ostatnim informację, po prostu taką klamrę. Przybywa gdzieś, przybywa na drugą stronę, a tu wraca z powrotem na drugi brzeg.
Przyjeżdża do, czy przypływa do Ukrainy Gedareńczyków, a pod koniec, jak właśnie mieszkańcy tego miejsca, tego kraju, przychodzą do Jezusa i proszą go, żeby już odszedł z ich krainy. Tak? Czyli tam przybywa do krainy, a ty go proszą, żeby z ich krainy odszedł. W kolejnej jakby warstwie mamy opis właśnie tych dwóch opętanych jako tych, którzy no, byli szczególnie nieprzyjemni. Tak? Mieszkali gdzieś tam w grobach, więc w miejscu nieczystym. Poniekąd byli bardzo groźni, także nikt w ogóle nie chciał przychodzić tamtędy drogą. A po drugiej stronie mamy informację, że Jezus uwolnił tych dwóch opętanych, wyrzucił z nich demony, ale znowu trafiają one do, tym razem w miejsce, czy do zwierząt nieczystych, ale znowu to, że byli groźni, gwałtowni, zostaje wyrażone w tym, że zrzucają się do wód jeziora. Natomiast w samym centrum mamy werset 29, gdzie demony właśnie zwracają się do Jezusa jako tego, który może im coś wyrządzić, tak, wyrządzić krzywdę, ponieważ ma nad nimi pewien określony autorytet i one właśnie stwierdzają, skąd ten autorytet wynika, ponieważ one stwierdzają, że on nie czyni tego mocą Belzebuba. Tak? Wcześniej mówiliśmy sobie, że Jezus został oskarżony, że czyni to mocą księcia demonów, nie? Więc ma władzę wynikającą z tego, że ma autorytet od samego ich władcy, od samego władcy demonów. Natomiast one nie mówią tutaj sługo Belzebuba, nic takiego, tylko mówią do niego, zwracają się Synu Boży. Więc wskazują, że ten autorytet, który ma, wynika z tego, kim on jest. Że jest Synem Bożym. Nie? Więc ma te Boże prerogatywy do pewnych określonych działań. I to stwierdzenie, to świadectwo demonów o Jezusie okazuje się być tym najbardziej akcentowaną myślą w całej tej sekwencji B. Tak? Czyli nawet siły ciemności uznają autorytet Jezusa i wyznają właśnie, kim On jest. Że jest On nie tylko jakimś nauczycielem, nie jakimś okultystą, który posiada władzę w oparciu o współpracę z siłami nieczystymi, ale właśnie jest Synem Boga. I ma Bożą władzę. Jeszcze jakbyśmy sobie zerknęli, wrócili do tego układu, który mieliśmy tutaj, tak? Mieliśmy w ramach tych fragmentów A i A1, ten taki układ, gdzie wszystko się koncentrowało na tych dwóch scenach, gdzie Jezus miał tą swoją potyczkę z demonami. To ona była w akcencie w ramach w ramach tej całej sekwencji, którą sobie teraz omówiliśmy, czyli tych rozdziałów 8-9, pojawiają nam się dwa akcenty. Akcenty w ramach tego fragmentu, czyli Jezus wypędzający demony słowem, oskarżenie Jezusa, że czyni to mocą Belzebuba. Natomiast w samym centrum mamy najmocniejszy akcent, świadectwo tych sił, o których tutaj mowa, czyli sił demonicznych, mówiący właśnie, że On jest Synem Bożym i On to robi dlatego, czy ma moc nad nami ze względu na to, że jest Synem Boga. Więc widzimy, jak cała struktura niejako właśnie wspiera tą ideę, kim jest Jezus. Więc tu te fragmenty każą nam sobie zadać pytanie, jaką mocą to czyni, ale otrzymujemy odpowiedź od samych sił ciemności o tym, kim jest Jezus. Chciałbym jeszcze, tak zmierzając do podsumowania tej części, tych rozdziałów 8-9, ukazać też znaczenie cudów właśnie w tych rozdziałach. Cuda czynione przez Jezusa wydają się nawiązywać do określonych fragmentów z Księgi Izajasza. Tak? Mieliśmy tam o uzdrowieniu ślepców, o uzdrowieniu paralityka,
o zdrowieniu niemego. Więc te wszystkie cuda, a przynajmniej duża część z nich, wydają się nawiązywać właśnie do księgi Izajasza, gdzie mowa jest, gdzie są takie słowa zapisane. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. I wydaje się, że Jezus później nie tylko w tym miejscu, ale też w innych, na przykład kiedy zostaje zapytany przez Jana, czy jest tym, który Izrael oczekuje, czy mają oczekiwać innego, no to Jezus właśnie mówi, dzieją się te rzeczy i to powinno być dla ciebie odpowiedzią na to, kim jestem i że ten, i to jest właśnie wypełnienie tego, o czym czytasz w pismach, bo jest to właśnie to, co Jezus czyni w ramach swojej misji, odpowiada temu, co zapowiadał Izajasz. Izajasz pisze, wtedy otworzą się oczy ślepych. Ale pytanie, co to znaczy wtedy? Czyli kiedy? I tutaj musielibyśmy sobie zajrzeć właśnie do kontekstu z księgi Izajasza, ponieważ on mówi o momencie, w którym Bóg przychodzi pomsta Boga, odpłata Boża, ponieważ sam Bóg przychodzi i wybawi naród. Później właśnie jest opis tych cudownych znaków, które mają mieć wtedy miejsce, a potem takie słowa są zapisane. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Pójdą tą drogą wybawieni i wrócą odkopieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Więc tu w kontekście księgi Izajasza, w kontekście tych cudownych rzeczy, to się miało wydarzyć wtedy, te rzeczy miały mieć miejsce wtedy, kiedy Bóg sam miał przyjść i wybawić lud. I drugą ideą, że miała ukazać się właśnie wtedy droga, jakaś szczególnie droga, nazywana tutaj drogą świętą. Więc mamy tu znowu niejako właśnie to odniesienie do drogi, co próbuję tutaj wam też ukazać, że w całej Ewangelii Mateusza to jest ukazanie drogi, którą mamy kroczyć. I Izajasz właśnie też zapowiadał w niektórych fragmentach, do których odnosi się ewangelista, do których odnosi się wprost lub pośrednio, właśnie mowa jest o pewnej szczególnej drodze, którą mają pójść wybawieni na, w tym wypadku jest to określone na Syjon. Ale jacy tamtędy nie pójdą? Nie pójdą tamtędy nieczyści. Czy z ideą nieczystości nam się te fragmenty, które czytaliśmy dzisiaj, wiążą? Mamy mnóstwo scen, w której Jezus ma do czynienia z ludźmi nieczystymi, zarówno w tym wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Więc kontekst fragmentu Księgi Izajasza, do którego się Jezus wydaje się odnosić, czyniąc pewne określone cuda, Mateusz też zapisując pewien określony zbiór cudów, które czyni Pan Jezus, kontekst tego fragmentu mówi o czasie, kiedy Bóg miał przyjść, więc Jezus poprzez swoje cuda mówi, czy pokazuje właśnie, że Bóg, Jahwe, przyszedł. No ale druga idea to jest właśnie ta idea drogi, więc Jezus jako ten, który ukazuje tą drogę, mówi też właśnie, że żeby inni poszli tą drogą, którą idzie, więc wzywa, pójdźcie za mną. Więc to takie moje pytanie, czy właśnie ta droga, którą wskazuje Chrystus na kartach tej Ewangelii, nie jest przypadkiem właśnie tą drogą świętą, którą zapowiadał Izajasz, drogą na Syjon. I tutaj mamy właśnie tą ideę, że nie pójdzie nią nieczysty, a Jezus w tych rozdziałów dokonuje przy tylu różnych scenach właśnie tego gestu oczyszczenia z nieczystości i tej zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Więc być może, taka moja sugestia, że to znaczenie tych cudów, akurat ten określony zbiór cudów jest właśnie nawiązaniem do księgi proroka Izajasza. Przypomina w tym momencie przybytek, jeśli pamiętamy, bo przybytek, jakbyśmy spojrzeli na niego z tego ptaka, to też jest pewna droga. Mm-hmm. Pierwsza zasłona, za zasłoną ołtarz całopaleń, mm-hmm. później jest kadź do obmywania, później miejsce święte, miejsce najświętsze. I to pokazuje kierunek pewnej drogi. Oczywiście to wszystko jest z
spełnione w Chrystusie. Nie? Także, widać, że Stary Testament szerzej gdzieś pokazuje tą drogę w zasadzie. Mm-hmm. Ja też widzę w tym przybytku, widzę pewną drogę. Mm-hmm. I w Liście Hebrajczyków gdzieś mówi, że w Jezusie idziemy za Nim poza zasłonę, nie? Tak. Czyli tą drogą. Tą drogą właśnie. A w Liście do Hebrajczyków też jest tam mowa o Syjonie, tak? Na który wchodzą, nie? Wierzący. Mm-hmm. Skoro mówię wielkiego kapłana ustanowionego nad domem Bożym, przystąpię do Boga ze szczerym sercem i nie zachwianą wiarą, ponieważ nasze serca i nieczyste sumienia zostały oczyszczone, a ciała umyte wodą czystą. Mm-hmm. Okej. Okay. No, czyli to się wszystko bardzo spina ze sobą, jest bardzo spójna. Okej. Okay. Mamy za sobą w takim razie tą pierwszą sekwencję przeznaczoną na dziś, czyli prezentacja autorytetu Jezusa. Po przerwie, bo zrobimy sobie znowu 10, może minut, może 15 minut przerwy i przerobimy sobie tą środkową w ramach sekcji B sekwencję mówiącą o powołaniu 12 apostołów oraz zawierającą w sobie też mowę misyjną skierowaną do wysyłanych do głoszenia Ewangelii uczniów Pana Jezusa. Więc zachęcam, żeby odpocząć przy kawie i się widzimy za chwileczkę.